Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Nowoczesnej. Witam, dzień dobry. Trochę się boję tej rozmowy, bo jak Pani się nie spodoba którejś z pytań, to może się Pani na mnie rzucić, jak na Ewę Bugałę z Wiadomości. Jeżeli ktoś rzucaniem się na kogoś, znaczy tak, jeżeli Pan rzucaniem się nazywa powiedzenie dzień dobry i zadanie pytania, no to myślę, że żyjemy w trochę innych rzeczywistościach. No, gdyby tak było, to Paweł Rabiej, rzecznik Nowoczesnej, nie przepraszałby Pani redaktor Bugały. A mogę opowiedzieć tę historię? Da mi Pan chociaż minutę? Nie, oczywiście, że Pani nie dam całej minuty. No więc tak, Pani Ewa Bugała jest jedyną dziennikarką, w zasadzie to za dużo powiedziane, reporterką, która nie pojawia się w Sejmie i nie mamy z nią możliwości porozmawiania. Więc w momencie, kiedy się nagle pojawiła, stwierdziliśmy, że dobrze byłoby podejść do niej i zapytać, czy nie chciałaby porozmawiać o NGO-sach w Polsce, o tym, jak funkcjonują. Po prostu podeszłam do pani Ewy Bugały i poprosiłam o rozmowę, natomiast tak, Paweł... Nagrywając to wszystko, wrzucając do telewizji, no i jednak... Tak, chciałam się zabezpieczyć, dlatego że telewizja publiczna bardzo często przekłamuje swoje informacje i chciałam mieć swój materiał. Natomiast Paweł Rabiej był pierwszą osobą, która została złapana na korytarzu i na zaś przeprosił. Natomiast wszyscy uważamy, że tak powiem, to podejście do pani Ewy Bugały było okej. Pani Ewa Bugała powinna przeprosić za swoje materiały. Rozumiem. I politycy będą teraz mówić dziennikarzom, co powinni o nich mówić, a co nie, a jeśli nie, to będą żądać przeprosin. To jest nowy standard, który wprowadzacie, tak? Gdyby pan wiedział, jak wyglądają relacje pomiędzy politykami a dziennikarzami, to by pan wiedział, że to jest zupełnie normalne, że my podchodzimy... Pierwsze słyszę, jak wyglądają relacje między dziennikarzami a politykami. Niech mi pani opowie. Ja ten opowiadam. Zawód wykonuję od 25 lat, pani w Sejmie jest od roku. Tak, w Sejmie jest tak, że my cały czas ze sobą rozmawiamy, jedni podchodzą do drugich, zadajemy sobie wzajemnie pytania i jest generalnie bardzo miła atmosfera. Natomiast pani Ewa Bugała jest reporterką, która uciekła i zadziwiające jest to, że dziennikarz nie chce podjąć rozmowy z politykiem. Czy ze strony Nowoczesnej możemy się spodziewać jakichś innych form kontroli dziennikarzy? Ale o jakiej kontroli pan mówi, panie redaktorze? No właśnie takiej, że jak się pani nie podoba jakiś materiał, to pani biegnie do reportera i mówi mu, to niedobrze. Telewizja publiczna jest, jak pan sam słyszy, telewizją publiczną. I jeżeli przedstawiane są materiały szkalujące organizacje pozarządowe, mówimy o tym, to ja się temu sprzeciwiam. Gdybym miała to zrobić jeszcze raz, zrobiłabym to w tej sekundzie. Jedni politycy zamykają przed dziennikarzami Sejm, a inni zamykają im usta. To jest jakiś nowy zwyczaj. Ale są też posłowie, którzy grożą dziennikarzom, jak na przykład pan prokurator Piotrowicz, nie ma z tego wielkiego halo. Pani redaktor Ewa Bugała przedstawia szkalujące informacje na temat NGO-sów i ja się temu sprzeciwiam. To pani opinia. Ja rozumiem, że jesteście przyzwyczajeni do innych standardów za poprzednich... Jesteśmy przyzwyczajeni do rozmowy i do normalnych relacji z dziennikarzami. No, do takich na przykład, jakie wam gwarantował Marcin Kowalski z TVP Info, który wprost z fotela dziennikarza telewizji publicznej przesiadł się do biura prasowego. Ale to w ogóle nie rozumiem, prawda? W związku z tematem. No, związek jest bardzo prosty, to znaczy rozumiem, że krytyczne materiały Ewy Bugały wam się nie podobają, a jak ktoś był grzeczny, to może liczyć na posadę u was. Nie, to nie chodzi o to. Mówimy o telewizji publicznej, która jest telewizją dla nas wszystkich i jeżeli są przekazywane, zmanipulowane obrazy i zmanipulowane informacje, to się po prostu temu sprzeciwiamy. Pani poseł, co to znaczy, że wzywacie policję i wojsko do jakiegoś buntu, do niesłuchania rozkazów? O co w tym wszystkim chodzi? Kto wzywa? Ryszard Petru, Władysław Frasyniuk, Mateusz Kijowski, Lech Wałęsa, wszyscy sygnatariusze apelu, by 13 grudnia stawić się na demonstrację i przeciwstawić się władzy PiS. Tak, ponieważ uważamy, że Prawo i Sprawiedliwość przez ostatni rok doprowadziło nasz kraj do ruiny, mówiąc kolokwialnie. I dlatego piszecie tak. Wzywamy wszystkich, obywatelki i obywateli, nauczycieli, rodziców, górników, rolników i kolejne grupy, sędziów, prokuratorów oraz, uwaga, policjantów i wojskowych, by się wspólnie przeciwstawili. Dziś nadeszła chwila, by wypowiedzieć posłuszeństwo tej władzy. Tak, i ja nie wiem, dlaczego pan redaktor się dziwi. Od w zasadzie września mamy... bunt różnych środowisk, które się sprzeciwiają słyszy to, co, władzy. Co tak, ja przeczytałem? Oczywiście, że tak. I to wcale mnie nie dziwi. Proszę zauważyć, że we wrześniu sędziowie wypowiedzieli swoje zdanie na temat tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Później nauczyciele, medycy, ludzie, którzy chodzą na manifestacje. Ale jest różnica między demonstracją nauczycieli, a wzywaniem żołnierzy i policjantów do buntu. Panie redaktorze, ja panu na przykład powiem coś takiego, że do mojego biura przychodzi dosyć dużo też żołnierzy. Też rozmawiam z policjantami i oni nie są zachwyceni tym, jakiego mają teraz przełożonego i szefa. I dlatego pani uważa, że mają prawo nie wykonywać ich rozkazów?
Nie, ja też nic takiego nie mówię. Uważam, że... A czym innym ma być, przepraszam, wypowiedzenie posłuszeństwa tej władzy, jeśli się jest żołnierzem? W jaki inny sposób żołnierz ma się przeciwstawić władzy? Pieśnią na ustach? Panie redaktorze, odezwa, którą pan czyta, jest zachęceniem do wyjścia na ulicę i sprzeciwieniu się rządom Prawa i Sprawiedliwości. I to nie jest zmuszanie. Ja powiem pani szczerze, jak 13 grudnia wojsko ma wychodzić na ulicę, to ja czuję lekką obawę. Panie redaktorze, każdy z nas jest rozsądnym człowiekiem i odpowiada sam za siebie. Te osoby, które wyjdą 13 grudnia, to będą właśnie te osoby, które sprzeciwiają się rządom Prawa i Sprawiedliwości. I zachęcam wszystkich do tego, aby 13 grudnia sprzeciwić się rządom Prawa i Sprawiedliwości. Pani profesor, policja i wojsko powinno wyjść 13 grudnia na ulicę, by się sprzeciwić rządom? Ale panie redaktorze, każdy wychodzi wtedy, kiedy chce i kontestuje swoje niezadowolenie. Kontestuje ja własne niezadowolenie? Ja na pewno 13 grudnia, tak jak na wielu manifestacjach byłam, będę protestowała przeciwko temu, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Ale pani ma prawo, każdy obywatel ma prawo. Każdy ma prawo, tak. Niezależnie od tego, kim jest, czy nauczycielem, czy milicjantem, lekarzem. No właśnie, są jednak jakieś milicjanci, oczywiście tak, jak najbardziej. Rozumiem tę freudowską pomyłkę. Natomiast pani poseł, czym innym jest korzystanie z prawa do demonstracji, a czym innym jest do niewykonywania rozkazów. Panie redaktorze, ale też moglibyśmy pójść tym tropem i zastanawiać się, dlaczego wojskowi każdego 10 dnia miesiąca pełnią wartę honorową na krakowskim przedmieściu. Bo wypełniają rozkazy? Ale dlaczego to robią? Przecież to jest miesięcznica. Rozkazy. No tak, ale to jest prywatne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego ze swoimi wyborcami. Pani, to jest pani zdanie. No każdy ma swoje opinie na ten temat. Tak, ale wzywanie rzeczywiście do tego... Obywateli. Wzywanie wojska i policji, by nie wykonywało rozkazów, to jest nowum. Pan tak to odczytuje. Nie, to jest odezwa do obywateli, żeby sprzeciwili się rządom Prawa i Sprawiedliwości. Kropka. Was to należy się jednak trochę bać. Bo tak, policja i wojsko ma pójść sprzeciwić się władzy, a dziennikarze, jak będą niegrzeczni, to pani na nich napadnie w Sejmie. No. A panie redaktorze, powiedzenie dzień dobry i zadanie dobry. Pytania, jeżeli to jest napaść, no to żyjemy naprawdę w innych rzeczywistościach. Złożyła pani życzenie z okazji 25-lecia Radia Maryja, to w końcu pani miasto Toruń. Nikt mnie nie zaprosił, ale chciałabym zapewnić wszystkich słuchaczy, że w Toruniu oprócz Radia Maryja jest jeszcze wiele innych instytucji, które obchodzą swoje 25-lecie. Chociażby 11 listopada było 25-lecie Teatru Wiczy i... Teatrem, natomiast Radio Maryja to takie dość szczególne miejsce. Tomasz Kalita, były rzecznik SLD, powiedział, że słuchał w szpitalu Radio Maryja i zrozumiałem fenomen tego radia i naprawdę je doceniłem. Dzięki Radio Maryja ludzie mogą kogoś posłuchać, wspólnie się pomodlić, nie są sami opuszczeni. Radio religijne jak najbardziej, nie mam nic przeciwko temu, natomiast sprzeciwiam się upolitycznianiu przekazu, a takie niestety jest bardzo często, takie niestety bardzo często są audycje, które są w Radio Maryja. To znalazłem słuchaczkę Radio Maryja, może nam pani coś opowie, bo ja nie słucham niestety. Bardzo pana zachęcam, myślę, że warto wypowiadać się na temat radia w momencie, kiedy się go słucha. I pani je zna. Słucham od czasu do czasu, z ciekawości. Pani jest tolerancyjna? Jestem. A narodowcy nie powinni być w Sejmie, bo to jest skaza na polskim Sejmie, ponieważ mówią rzeczy, które z mównicy nigdy nie powinny paść, wyznają poglądy, które są nie do przyjęcia. Tak, dopóty szanuje się godność drugiego człowieka, to nie mam nic przeciwko temu, żeby wypowiadać swoje opinie. Natomiast jeżeli ktoś tej godności nie szanuje, no to ja się po prostu z tym nie zgadzam. I bardzo często jest pani tak... pani dlatego ich wysyła poza Sejm? Uważa, że powinni być poza Sejmem? Na razie Sejmem. Nie mam takiej mocy, natomiast osoby, które czasami się wypowiadają ze środowiska narodowego na mównicy Sejmu, mówią słowa, które nie godzą posłom Rzeczpospolitej. Bardzo wiele tematów jeszcze przed nami, dlatego zapraszam, byście zostali państwo z nami w RMF24.pl i w interi.pl, a słuchaczom RMF-u dziękujemy. Dziękujemy.